Szczęść Boże w 32. niedzielę zwykłą w ciągu roku. Nie wszyscy mają wiarę. Bardzo mocno rzuca się to jedno stwierdzenie z listu do Tesaloniczan. Choć spisane przed 2000 lat, nie straciło nic ze swojej aktualności. Nawet wśród praktykujących są ci, co nie mają wiary. Nawet mi się to zdarza, że w pewne rzeczy nie jestem w stanie uwierzyć, bo niestety ograniczam ich istnienie swoimi zdolnościami. Tak. Wyznaczam granicę temu, co może się stać, ale nie jestem w stanie tego przyjąć. Zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś działania. Kiedy planuję je, to staram się przewidzieć, jakie będą skutki. Jeśli w mojej ocenie będą mizerne, to nie biorę się za to. Nie daję miejsca na działanie Bogu. Znów odrzucam słowa z modlitwy pańskiej, bądź wola Twoja, bo mi się to nie kalkuluje. A czy tym 7 braciom z Księgi Machabejskiej kalkulowało się oddać życie zamiast spełnić polecenie króla? Co im szkodziło zjeść kawałek mięsa, a w ten sposób ocaliliby życie? Tu chodzi o pozory. Nie można robić odstępstw od zasad, które są jasno określone. Nie można respektować prawa i jednocześnie je negować, mówiąc sobie, że to przecież tylko kawałek mięsa. Tylko ten kawałek może być początkiem kolejnych kroków. Skoro dziś nic się nie stało, to przy następnej okazji też się nic nie będzie. I tak od jednego grzechu, przechodząc przez kolejne, otwieramy wrota na wszystko, co nie przynosi nam pożytku, lecz sieje spustoszenie. Raz nie pójdę do kościoła, raz nie pomodlę się, raz nie zachowam postu, raz coś wezmę z pracy, bo mi się przyda. I tak tylko jeden raz robi się częstą praktyką. A później w niedzielę stanę w ławce i będę stwarzał pozory człowieka wierzącego, choć ta wiara jest mocno podziurawiona. Jest złudzeniem. Stajemy przed Bogiem i mówimy, wierzę. Choć nie jest to prawdą. Ci bracia woleli oddać życie, bo pokładali nadzieję w Bogu, że zostaną wskrzeszeni. Dalej święty Paweł pisze słowa, które są jego modlitwą za ludzi wierzących i tych błądzących. Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej. A może ja, choć spełniam funkcje życiowe, jestem umarły? Bo żyjąc po swojemu, robimy i wierzymy tylko w to, co jest realne. Natomiast Bóg, życie wieczne, zmartwychwstanie jest dla nas nierealne. Nie mamy relacji z tamtej strony. Nie mamy namacalnych dowodów. Nie mamy pewności, że coś jest. Całą turyński czy chusta z manopelu nas nie przekonują. Jest grób w Jerozolimie, ale czy to ten grób Jezusa? Albo te drzazgi z krzyża rozsiane po całym świecie? Saduceusze przychodzą do Jezusa z dylematem, czy żona 7 braci będzie żoną wszystkich przy zmartwychwstaniu? Pytają o zmartwychwstanie, choć w nie wierzą. Bo w ten sposób chcą podważyć prawdziwość słów naszego Pana. Lecz on mówi, przytaczając słowa Mojżesza, że Bóg jest Bogiem żyjących, a nie umarłych. Nie jest naszym Bogiem, jeśli nie ma w nas życia. Jeśli nie ma w nas wiary, że staniemy przed Nim i odpowiemy za wszystkie złe czyny. Bo przecież umarli nie muszą się już o nic martwić, gdyż ich droga dobiegła końca. Jeśli przychodzę na mszę i nie uczestniczę w tej ofierze, to czym ja się karmię? Samą obecnością? Jeśli słucham Słowa Bożego, a nie wcielam Go w życie, to według czego żyję? Według słowa ludzkiego, które mogę sobie dopasować tak, jak jest mi wygodnie. Nie mając wiary, nie ma w nas także odwagi do stawiania sobie wymagań, których będę się wiernie trzymał. Będę stwarzał pozory, że wszystko jest w porządku, lecz będę pusty. Jezus, pouczając Saduceuszy, wspomina o tych, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, gdyż są dziećmi Bożymi. A z dziećmi już tak jest, że czasem nie słuchają rodziców, rozrabiają, a gdy pojawiają się kłopoty, szukają pomocy właśnie u rodziców. Często z przerażeniem wołają, pomóżcie! I my tak robimy, wołając do Boga, ratuj, bo przesadziłem, bo się pogubiłem, bo zostawiłem Twoje słowo i Twoją łaskę. Chciałem żyć po swojemu i mi nie wyszło. I On jest, czeka na to nasze wołanie, bo widzi więcej niż my. Widzi całą drogę naszego życia, a nie tylko fragment. I na nowo wlewa w nas tchnienie, byśmy byli żywi, to znaczy wierzący. Bo żyć wiarą to nie znaczy nie popełniać błędów i nie gubić się.
Żyć wiarą to znaczy wiedzieć, gdzie są granice takiego działania, które przynosi mi radość, a gdzie zaczyna się moje zatracenie. Możliwość grzeszenia ciągle wydaje się ludziom wielką atrakcją, jakby bez niego nie można było być prawdziwym człowiekiem. W takiej tonacji niebo wydaje się być nudne, bo jakie tam będą przyjemności, które mamy tutaj w obecnym świecie? Tylko takie myślenie wypływa z bladego pojęcia i doświadczenia Boga, który wydaje się mało pociągający. Nie znamy nieba, bo będzie dla nas czymś nowym i dlatego chcemy je zmieścić w znanych nam kategoriach, które dają nam poczucie bezpieczeństwa. Zapominamy, że żyjemy dla Boga. Zachowajmy więc tę życiodajną więź z Ojcem, by ze spokojem popatrzeć w niespokojną i niepewną przyszłość. Niebo może być naszym udziałem. Jest nawet na wyciągnięcie ręki, choćbym miał ją stracić za cenę zasad wiary. Bóg odda nam wszystko w nadmiarze, o ile wiarę i siebie przywrócę do życia. Do zobaczenia z Panem Bogiem.